Drodzy Państwo, to ja myślę, że zaczniemy. Moi kochani Państwo, jest niezmiernie miło mi powitać Was wszystkich na naszej wystawie zatytułowanej tym razem, bo to już kolejna wystawa Sławku w obiektywie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu. Witam serdecznie Was wszystkich, witam członków stowarzyszenia, witam Panią Prezes Joannę Bratko-Lityńską, przywitajmy ją, jest z nami dzisiaj, witam opiekuna artystycznego, Pana Zbyszka Podsiadło, opiekun artystyczny stowarzyszenia. Witam wszystkich radnych, dyrektorów szkół, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej, bo widzę, jest też Pan Paweł, oczywiście nasz tutaj ze Sławkowa. Moi kochani Państwo, no ja za dużo nie będę mówił, to jest bardziej dzisiaj święto Pani Joasi, Pana Zbyszka. Chciałbym powiedzieć może tylko tyle, że dziękuję za obecność i kiedyś jak w styczniu byliście, prezentowaliście lądek, ten piękny lądek, to był styczeń 2013, wtedy powiedziałem do Pani Prezes, a może by tak Sławku w obiektywie. I stało się. I za to Wam bardzo dziękuję w imieniu swoim, w imieniu burmistrza miasta, bo też chciałbym podkreślić, że wystawa nasza jest pod patronatem i odbywa się pod patronatem Pana burmistrza miasta Rafała Adamczyka. Także za to też burmistrzowi trzeba podziękować. No i cóż, z mojej strony chyba właściwie to wszystko. Ja poprosiłbym teraz może o zabranie głosu i Panią Prezes, tak jak wzorem lat ubiegłych i później Pana opiekuna artystycznego, Pana Zbigniewa. Proszę bardzo. Ja myślałam, że Pan Rektor mnie wyręczy może w większym zakresie, bo ja takiego może gadanego nie mam. W każdym razie tak samo chcę serdecznie podziękować. Miło nam widzieć tak wielkie tłumy w tych przeuroczych, bardzo klimatycznych wnętrzach. Bardzo dziękujemy, że zechcieliście spędzić z nami to popołudnie. Powiem od razu za nieobecnych. Dzwonił przed chwileczką naczelnik Wydziału Kultury naszego miasta Sosnowca. Też jest z nami całą duszą, a nazywa się Paweł Dusza. To tym bardziej. Omen, omen. Także też nam złożył gratulacje. Serdecznie dziękujemy. Rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, podebrał mi Pan to właśnie, że 2 lata temu mieliśmy tę wystawę o lądku zdroju i Pan Dyrektor powiedział, a może by pokazać tutaj Sławku, bo muszę powiedzieć, że wystaw tu w tych wnętrzach mieliśmy dotychczas bodajże 3, to jest czwarta. I jeszcze raz wystawialiśmy też w Towarzystwie Miłośników Sławkowa tutaj po sąsiedzku. Też wiem, że są przedstawiciele wśród nas. Pan burmistrz przyszedł, jeszcze chwileczkę to... poprosimy. No, prosimy po prostu. To jeszcze się raz. Nie czai, że tak można. No, jeszcze raz to może to może nabijmy się. Było to wyzwanie, ale powiem szczerze, no tak z naszych doświadczeń. Jeżeli ktoś u nas w Sosnowcu chce pokazać się, nasz Sosnowiec, malarsko czy fotograficznie, to dla nas jest to zazwyczaj jako mieszkańców, stałych bywalców tego miejsca ciekawe. I tak sobie myślimy i ufamy, że ta nasza wystawa dla mieszkańców Sławkowa chociaż troszkę też będzie ciekawa i że liczymy na szczęśliwe jej przyjęcie. Serdecznie też... o nie, tu się pogubiłam. Co chciałam jeszcze powiedzieć. Muszę to nadmienić, że rok 2015 jest rokiem jubileuszowym dla naszej grupy. Obchodzimy 10-lecie. I wystawa tutaj wystawa Sławków w obiektywie SMR jest pierwszą wystawą, która otwiera cykl naszych wystaw jubileuszowych. Brawo! Brawo. Ja witam panią. Dzień dobry, witam. Słowo. Nie, no panie dyrektorze, nie ma absolutnie potrzeby. My się już z panem znamy, bo miałem okazję też być już na państwa w którejś chyba z pierwszej albo wcześniejszej wystawie. Także witam Państwa bardzo serdecznie w naszych gościnnych murach. Cieszę się bardzo, że kolejną wystawę organizujecie Państwo w Sławkowie, tym razem poświęconą Sławkowi, dokładnie. Także serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Cieszę się bardzo, że tak licznie Państwo przybyliście, bo nie tylko widzę członków koła, ale też licznych mieszkańców naszego miasta. I powiatu i powiem więcej, subregionu centralnego, bo zakładam, że jest też na pewno przedstawicielem Sosnowca. Tak, to są. Innych miejscowości z... Orków. O, Orków, a to w tej sytuacji to już nie jest wystawa tylko i wyłącznie już w charakterze wojewódzkim, ale już międzywojewódzkim, czyli można powiedzieć, że też krajowym. Także serdecznie dziękuję. Cieszę się bardzo, że tak licznie Państwo przybywacie do nas już z różnych obszarów kraju w tym momencie, mogę powiedzieć, ale tak przyglądając też
zdjęcia, no może pomyślimy też na temat rozszerzania zakresu współpracy z Skałem. Ja serdecznie dziękuję właśnie panu dyrektorowi za ten pomysł, panu burmistrzowi, że zechciał objąć patronatem honorowym tę imprezę i że zaszczycił nas swoją obecnością. Właśnie też miałam powiedzieć, że liczymy na dalszą miłą współpracę. I serdecznie dziękujemy gospodyniom tego miejsca, pani Basi Norlińskiej i pani Bożenie Hauser, które zaaranżowały tę wystawę w taki sposób, jak widzicie, pięknie to chyba wygląda. My tutaj po prostu, panie burmistrzu, taka była sytuacja, że kiedyś jak gościli u nas w styczniu 2013 roku, a pokazywali nam przepięknie Lądek Zdrój, stwierdziłem do pani prezes, a może by taksówka w obiektywie. No i stało się. No przepraszamy, że tak otworzyliśmy wcześniej, aż były troszkę naciski. Także otwarcie trwa. Po prostu jest otwarcie, a nie, to proszę tak to podkreśliliśmy. Wypadam. Wiemy, bo no po prostu jest gmina, drodzy państwo, tak, właśnie bardzo się cieszymy. Jest gmina, burmistrz ma dużo obowiązków, a że tak powiem, to jest całe miasto, to jest całe miasto i wiele jednostek. Także tak, pani Asia mówiła, burmistrz nam otworzył, a może jeszcze pan opiekun artystyczny Zbyszek pod światło, dobrze, a później kwiaty, prezentacja i rozmowa. Proszę Państwa, ponieważ tak szybko jakoś idzie, ja wiem, że zdjęcia zdjęciami, ale to, co panie na stołach przygotowało, bardzo kusi, mnie również. Ja tylko parę słów omówienia tej wystawy, dlatego że sam jak widziałem, jak ludzie oglądali, było parę takich pytań. Tak, do nas, do autorów. Myślę, że później, jak już atmosfera się rozluźni i będziemy mogli swobodnie wymieniać zdanie i opinie na temat poszczególnych prac, a także na temat poszczególnych miejsc, gdzie one powstały, a zaręczam, że wszystkie są jakoś związane, bądź bezpośrednio ze Sławkowem, bądź pośrednio. A mówię pośrednio, dlatego że mamy tu też zdjęcia ze Sławkowa koło Brna, który jest zaprzyjaźniony ze Sławkowem. I postanowiliśmy jako, niejako w ten sposób, byliśmy na plenerze niedawno, w zeszłym roku, tak, na Morawach, wracaliśmy i postanowiliśmy jak gdyby dołączyć to w ramach takich koneksji między Sławkowem jednym a drugim. Ja chciałem serdecznie podziękować i za ten pomysł, i za to, że Sławków jest tak bardzo blisko Sosnowca, a jednocześnie Sławków ma wielką, piękną tradycję. Poprzez swoje jeszcze istniejące zabudowania, te dawne, Sławków w pewnym okresie czasu stał się w ogóle mekką artystów. Artystów wszelakiego widzenia, czy chodzi tu o grafików, o ludzi zajmujących się piórem, malarzy, plastyków, również fotografii. Nawet przepraszam, że przerwę ci, Zbyszku, a piętro wyżej, abstrahując, macie państwo jeszcze przepiękną wystawę poplenerową, tak, studentów pierwszego roku Wydziału Architektury, która jeszcze u nas jest. Więc ja mówię, Sławków w południowej Polsce pełni taką rolę, nie wiem, trochę aspiruje też Landskorona, trochę inne miasta, tak jak mamy na wschodzie Biecz ze swoją starą architekturą, podobnie Sławków. I ta propozycja, żeby zobaczyć po swojemu ten Sławków, przypadła nam do gustu. Mieliśmy sporo czasu, ludzie tu jeździli i chcę powiedzieć, że bardzo różne widzenia. Jedni się interesują różną dziedziną fotografii, bardziej pejzażem, inni detalem, szczegółem, jeszcze inni, jak Terenia pracuje tutaj na kolei, zrobiła rewelacyjne zdjęcia właśnie jak gdyby z miejsca pracy. Ale to też i też dotyczy, też dotyczy to Sławkowa. Jest fragment reportażu Michała, który przedstawia bardzo ciekawe ujęcia, fragment takiej uroczystości kościelnej z komunijnymi dziećmi. Są też bardzo ciekawe fragmenty uliczek, zaułki. Zobaczcie Państwo choćby tutaj, te faktury domów. Nie wszystko, co jest dla nas, co dla włodarzy miasta może stanowić jak gdyby niechlubny symbol, dla nas może być atrakcyjne od strony wizualnej. Stąd między innymi wyszukiwanie pewnych spraw, ale to jest cały urok, wie pan. Są miasta, które już na tyle się zmieniły, że już są nijakie. A Sławków zachował swoją duszę. Stąd, jak pan mówi, jak ja myślę, są jeszcze te zainteresowania ludzi sztuki tym miastem. I jeszcze jedna kwestia, o którą poruszyła Joasia, a która jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Ile razy jesteśmy tu, przejeżdżamy, czy nawet bywamy, zawsze jesteśmy przyjmowani wspaniale. Po prostu gościnność tych pań nie zna granic. Jesteśmy oczarowani ludźmi ze Sławkowa i również paniami, które pracują tutaj w tym dziale kultury dawnej, tak to nazwijmy.
to jest a propos tej wystawy. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że dziesięciolecie klubu, które obchodzimy w tym roku, zaowocuje wieloma wystawami. Mamy wystawy już w kilku miastach, m.in. Bielsko, Rybnik, zakontraktowane. Chcę powiedzieć, że dziś inaugurujemy i dobrze się stało, że właśnie w Sławkowie, że tu, w tym mieście, gdzie nas bardzo dużo łączy i gdzie mamy taki sentyment, zaczynamy ten nasz jubileuszowy rok. Chcę powiedzieć, że już za tydzień otwieramy w Jastrzębiu wystawę kolejną, czyli jak gdyby nie zasypiamy gruszek i chcemy, żeby to był bardzo prężny i bardzo taki owocny rok również w nowe prace, ale również w te wystawy, które już zrobiliśmy w tym czasie, bo to też jest pewna retrospektywa, pokazanie światu, pokazanie miastu, pokazanie ludziom sztuki, że te 10 lat nie było straconych, że przez te 10 lat ludzie nie tylko podnieśli swój poziom artystyczny, poziom twórczy, również poziom warsztatowy, ale dojrzeli od strony artystycznej, już wiedzą, co chcą robić, już ta fotografia nie jest tylko czystą rejestracją pewnego motywu, ale stanowi element wypowiedzi artystycznej, czyli jak gdyby przejście do następnego poziomu świadomości twórczej. Mnie cieszy, że od wielu lat, chyba 7 czy 8, jestem opiekunem artystycznym i cieszy mnie to, że ten kształt jak gdyby tych wystaw ostatecznych, który niejako ja w jakiś sposób nadaję, wszyscy członkowie zgadzają się, że jak zanalizujemy później ten materiał zgromadzony i ten materiał, który później oglądamy na wystawach, to dochodzimy do wniosku, że właśnie to tak powinno być. I ja myślę, że tu w pewnym sensie moja rola jest coraz mniejsza, dlatego że poziom i świadomość ludzi, członków ekipy, coraz bardziej rośnie. Natomiast chcę powiedzieć, że przychodzą nowi ludzie. Przychodzą nowi ludzie, którzy mają 16-18 lat i którzy mają około 60. Nie ma, proszę Państwa, granicy wieku. Jeżeli ma się pewną pasję, jeżeli chce się coś wyrazić albo dać więcej z siebie, to wiek nie gra roli. Mój przyjaciel, wspaniały człowiek, hrabia Czesław Wodomostowski, taki znany i pisarz, i satyryk, głównie fotograf, ale taka postać renesansowa krakowskiej elity intelektualnej. Najlepszy swój okres twórczy, zarówno w malarstwie, jak i w fotografii, miał około 70 lat. I powiem Państwu, znam jego pracę z okresu 40-50 lat i znam jego pracę właśnie w wieku 70 lat. Więc zawsze jest czas, nie wiadomo w którym okresie czasu nawiedzi nas to najważniejsze dotknięcie Boga. Gratuluję wystawy, cieszę się i dziękuję za to piękne miejsce, gdzie możemy pokazywać swoje prace. Odniosę do słów, nie będziemy w ten sposób Państwa rozliczać za łapanie wizerunku naszego miasta w niewygodnych, tak powiem, ujęciach. Taka jest rola fotografa, dokumentować to, co jest w danym momencie piękne, nieuchwytne, po to, żeby właśnie zostało w pamięci. Także cieszę się bardzo, że właśnie z takim zaangażowaniem do tego podchodzicie Państwo. Dla porządku dziennikarskiego trzeba było tylko dopisać właścicieli, żeby nie było, że to jednak jest po stronie miasta, bo faktycznie takich miejsc, w których powoli umierają niestety, a wymagałoby jakiejś interwencji, jest wiele, natomiast to Państwa też rola jako właśnie fotografów, którzy pokazują te emocje też związane z tymi budynkami, które... U nas jest jeszcze gorzej, proszę się nie przejmować. Poza tym to są jak gdyby takie ślady historyczne. My to nie traktujemy jako wytykanie pewnych mankamentów, tylko jako bądź jako rodzaj pewnej iluzji, pewnego zbiegu różnych sytuacji, jak upad plam, linii, zadrapań, bo to tworzy też pewną narrację. Ale kiedyś tego może nie być. Ale mało tego, to zdjęcie, jak ktoś zobaczy za 50 lat i w tym miejscu nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy, to będzie ważny dokument społeczny i między innymi bardzo silna rola dokumentu jest w tym aspekcie, im bardziej czas mija, tym tego typu zdjęcia zyskują na atrakcyjności i zyskują swoje miejsce jako dokument. Podpisać, nie tynkować. Ja proszę Państwa, pozwolimy sobie Pani Prezes. Bardzo dziękujemy.
poprzedniej. Dziękuję bardzo. Jeszcze takie te książeczki też bym poprosił. I jeszcze po kolei wyczytamy wszystkich autorów. I niech dołączą może. Ale może po książeczce, żebyśmy... A, no, dziękuję. Drodzy Państwo, ja sobie jeszcze pozwolę, tak, pan burmistrz wręczy, odczytać członków stowarzyszenia, którzy uczestniczyli w naszej wystawie. A są to Zdzisław Biernaś. Brawo! Zdzisław Biernaś. Dziękuję. I proszę z nami zostać. Fotografii. Oczywiście pani Anna z nami jest, ale przeczytałem dla ścisłości. Pan Jacek Chmiest. Nie ma. Pani Ewa Chrapka. Jest. Brawo. Poprosimy pani. Witamy. Pan Jerzy Chrapka. Ja za żoną. Pan Ireneusz Czechowicz. Nie, nie. Witam. Proszę bardzo. Pani Katarzyna Dworaczek. Jest, jest. Damy. Gratulacje. Przez nasza. Proszę bardzo. Pan Dawid Juszczyk. Jest. Młodzi ludzie atakują. Pani Anna Kawoń? Nie ma. Nie ma, tak? Dobrze, to podacie Państwo. Pan Michał Kusiak? Jest. Dokumentuje właśnie. Teraz dokumentalista. Proszę, panie Michale, proszę. No to zaraz. Tak, dobrze, jak do pracy. Do pracy. Pan Marek Lityński? Ja go reprezentuję. Dobrze. Pan Ryszard Różkiewicz. Jest. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Proszę panie Ryszardzie. No oczywiście pani Teresa Solarz. Jest. Gratulacje jeszcze raz. Proszę. Pani Wiesława Stawarz. Jest. I pan Zbigniew Zdzienicki. Jest. Senior. Dziękujemy bardzo. Wierzę, podreferował oczy, to teraz... No to cóż, drodzy Państwo, zapraszamy z panem burmistrzem do zwiedzania naszej wystawy. My jesteśmy oczywiście do dyspozycji. I na poczęstunek, jak oczywiście, pani sugeruje. Oczywiście, jak najbardziej. Thank you.